witam wszystkich bardzo serdecznie. Oglądacie właśnie Old School Games. Dzisiaj zagramy sobie w Syberię. Jest to bardzo popularna gra przygodowa, dlatego ją właśnie, między innymi dlatego ją wybrałem. Dobra, bez zbędnego gadania, zacznijmy sobie grę. Zajmiemy się naszą walizką. Naprawdę nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe, kto mógłby mi pomóc? Okej, poszukamy naszego ochotnika do dźwigania walizki. Idziemy sobie w tamtą stronę. Tak jeszcze, jakby ktoś nie wiedział, już, no, raczej każdy miał styczność z tą grą. Chyba. Nasza główna bohaterka nazywa się Kate Walker, jest prawniczką z Nowego Jorku. Hej, cześć! Co robisz? Mogę spojrzeć? Nie, za trudne. Trudna bardzo praca, co robi mamo. Okej, spytamy się o tą właśnie walizkę. Właśnie przyjechałam. Moja walizka jest bardzo ciężka. Pomożesz mi wnieść ją do mojego pokoju? Mamo jest silny, bardzo silny. Ale mamo nie ma czasu. Mamo pracuje teraz. Okej. No, przedstawimy się. Masz na imię Momo, a ja jestem Kate. Momo lubi Hans. On ładnie rysuje. Hans? Nie przeszkadzaj, Momo. Momo pracuje i praca trudna bardzo. Pokażesz mi, co tam układasz? Nie, bo jeszcze nie koniec pracy. Odejdź. To się Kate trochę przestraszyła. Chyba no nie dobra. Będę ci przeszkadzać, co? No to spławił nas chłopczyk. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam na recepcji. Może tu ktoś wreszcie nam pomoże. Potrzebny mi klucz. Okej, klucz leży tutaj. Więc tak. Nakręcimy naszą maszynkę do stukania w dzwonek. Okej. Właśnie tutaj mam jakieś dziwne coś, że głos mija mi się z dźwiękiem. Ale to tylko przy tej właśnie... w tym momencie. Cześć. Dobra, idzie pan recepcjonista. Bardzo miłe. Dobra, pogadamy sobie z nim. O, trochę. Witam! Witam panią. Przedstawiać się już nie będziemy, poprosimy o pomoc. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker. Zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. To niezbyt dobrze świadczy o tym hotelu. Pani jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka. Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź. Co za okropny ciekawy dzieciak. Zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało. Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek. To dzień żałoby. A no właśnie, dziś widzieliśmy właśnie pannę Annę. Mamo smutne. W pierwszej scence. Hans daleko jest. Anna powiedziała to mamo. Anna lubi mamo bardzo. Mamo, tego już za wiele. Przestań naprzykrzać się pani. No dalej, jazda mi stąd. O kurczę, no to się Momo wkurzył, że tak powiem. Cóż to ja mówiłam? A, tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Baladilajna, naprawdę. Teraz podobno zamkną fabrykę. A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapobiec? Oczywiście, nasza przyszłość spoczywa w pani rękach, panna. No, dobrze wiedzieć. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? Boże, kobieto, minutę o tym gadacie, a ty dopiero się o tym przyjęłaś, no nieźle. Dużo świadczy o twojej inteligencji, panno Kate. Oczywiście. Oto pani pokój. Mam nadzieję, że się pani spodoba, panno Walker. Pokój numer 6. No, może być. Proszę sobie odpocząć. Ale na piwko i tak nie zostaniesz. Oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się radością,
Oczywiście, bowiem życie w dolinie znów odzyska swój dawny rytm. Gdyby tylko widziała pani Valadilajnę wcześniej, było urocze. Przyjeżdżali tu ludzie z całego świata. Afryki też? Żeby kupować nasze słynne automaty. No tak, rzeczywiście, automaty robią wrażenie. Pani. Proszę nie zapominać, że zawsze chętnie służę pani pomocą. Ja, zobaczymy, czy z walizką jeszcze mogę zrobić. Na razie nie potrzebuję tego. Nie, dobra, okej. Okay. Podejdziemy sobie właśnie odebrać swoją pocztę. Zobaczymy, co tam przygotowali dla nas. Ona w ciekawy sposób czyta faksy, chowa za pazuchę, a dopiero potem patrzy na to. No dobra, trochę dziwny sposób, ale nieważne. Droga Kate, nasz klient z company, coś tam... Dobra, nieważne, nie lubię czytać, więc... Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Vorarlberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Nie chcę tutaj zbyt długo zabawić. Czemu? Masz fajne łóżko. Czy nie, żebym coś sugerował, po prostu tak mówię. Dobra, zadzwonię sobie do szefostwa. Okej, tutaj było biuro, to chyba o to chodzi. Tak, chyba o to. Marson i Lormont, w czym mogę pomóc? Proszę mnie połączyć z panem Marsonem, mówi Kate Walker. Kate Walker. Jaki akcent. No tak, nie ma to jak muzyczka na poczekaniu. Witaj, Kate. Mów, jak idzie sprawa? Właśnie przyjechałam do Valadilajny. Jest tu mały problem, panie Marson. Obawiam się, że pani Vorarlberg nie żyje. To prawdziwe nieszczęście. O ile dobrze sobie przypominam, że... On rzeczywiście się zasmucił. I wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale... Więc w czym tkwi problem, Kate? Natychmiast skontaktuj się z notariuszem. Sekretarka prześle ci faks z jego adresem i list wprowadzający z naszej firmy. Bardzo dobrze, panie Marson. Dobrze, kończę już, Kate. Informuj mnie na bieżąco, he? Ja tylko... Uff. Tak sobie właśnie słucham i myślę, że głos naszej głównej bohaterki nie jest zbyt dopracowany. Nie wiem, kto to podkładał. Dubbing, ale no, tak trochę dziwnie brzmi. A to myślę, nie będzie miało wpływu na rozgrywkę. Rozgrywkę, chyba mogę tak powiedzieć. Chyba można się jakoś szybciej poruszać, ale nie sprawdziłem jakoś tego. Zapomniałem. W naszych opcjach za dużo informacji o tym nie ma. Dobra, pogadamy sobie z recepcjonistą. Wróciłam. Panno Walker? Tak, mam trochę tematów do pogadania. Zacznijmy sobie od dołu. Niech nam powie o... Czy znał pan osobiście Annę Vorarlberg? Panie Annie. Tak, to znaczy, no, nie tak bardzo. To była dama. Bardzo ją wszyscy tu kochaliśmy. Niechaj spoczywa w pokoju. Okej. To spytam się o tej automaty. Te roboty są takie urocze. Zauważyłam, że w Valadilajne macie ich całe mnóstwo. W sumie to swojej fabryka. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Vorarlbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to przenigdy nie wymawiać tu słowa robot. No, okej. Okay. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. No to nieźle. O, spytamy się o tego tajemniczego chłopca. Kim był ten chłopiec, spotkaliśmy? Który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj, nie, w żadnym razie. Ale reakcja. To nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. No. I to wszystko. Całkiem ciekawe określenie. Co on czuło z Anną Vorarlberg? Momo to taki nasz wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. Szkoda mi tego chłopca, ale dobra. Ciągnie swój do swego. Jak to? Miał pan na myśli, że Anna Vorarlberg także była opóźniona? No, opóźniona. Ale skąd? Nie, w żadnym razie. Zaraz przypomniał mi się sketch no, Abelarda Gizy o osobach sobie niepełnosprawnych. Też tam była mowa o opóźnionym rozwoju.
to określił to, że nikt nie jest określony w rozwoju, może im się po prostu nigdzie kurwa nie śpieszy. Rozjebał mi ten tekst, naprawdę. Jak chcecie, to sobie obejrzcie jego ten sketch. Dobra, zapytamy się teraz o Hansa, o którym właśnie Momo, nasz ulubiony Momo, wspominał. Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Momo mówił o Hansie Vorarlberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. Dobra. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. No, fajnie. Dobra. Poprosimy o pomoc. Jeszcze coś od niego chcemy? Chyba ponownie będę potrzebowała pańskiej pomocy. Aha. Czy pani już wyjeżdża, pani Walker? Czy życzy pani sobie zanieść walizki na dół? Nie. Nie, jeszcze nie wyjeżdżam, ale będę potrzebowała. Z przyjemnością służymy pomocą, jednakoż proszę pomyśleć, co by było, gdyby zadzwonił telefon lub nadszedł faks, albo klient wszedł do środka. Musimy tu czuwać cały czas i nie mamy ani minuty wytchnienia. Przykro mi. Tak, fajnie. W porządku, nic wielkiego. I co, on jest tu sam? Dobra, nieważne. Misja. Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. No, szukaj, co to masz dla mnie. Nie, coś. Tak, za pazuchę i czytamy, tak? No, dokładnie. Okej, szanowny panie... Okej, nie wiem jak to przeczytać. Kancelaria Universal Toy Company. Dobra, ze smutkiem coś tam. Dobra, nieważne. Dziękuję. Do usług. Okej, dobra. Idę rozejrzeć się po Valadilainę. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? Okej, no to zanim jeszcze rozejrzymy się po tym ciekawym mieście, tutaj zakończę odcinek, bo już mniej więcej tyle miałem nagrywać, tyle nagrywam. Więc tak, dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka, myślę, że wam się spodobało, ponieważ ta gra jest no co najmniej bardzo dobra. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a mi już się nawet podoba. Więc myślę, że z czasem będzie jeszcze coraz ciekawiej. Więc tak, jeszcze raz dzięki za obejrzenie, komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie.